Zapora i zbiornik tak zwany Suchy w Osówku powstały w 2011 roku. I teraz po prawie 6 latach przyjechaliśmy tutaj w związku z takim przekazem instytucji meteorologicznych, że na Pomorzu Zachodnim niektóre miejsca grożą podtopieniami czy zatopieniami, że jest za dużo wody. Przyjechaliśmy dzisiaj do Osówka, żeby zobaczyć, jak działa właściwie ta zapora, czy ona była potrzebna, czy nie, czy były te wydatki pieniężne i te ogromne prace potrzebne, czy nie. I na przekór wszystkiemu minęliśmy zaporę i przyjechaliśmy właśnie do tego suchego zbiornika. I okazało się, że ten zbiornik jest naprawdę suchy. Czyli ten zbiornik zalewowy, czyli ta łąka, na której tutaj jesteśmy, która miała samoczynnie zabierać nadmiar wody w razie zagrożenia przeciwpowodziowego, jest sucha. I co gorsze, to powiem Państwu, że ta łąka wykazuje znamiona osuszania. Czyli jak byliśmy jeszcze 5 lat temu tutaj, to była jeszcze taka niewielka woda, bo to była łąka zalewowa, w związku z czym jak się przychodziło w marcu czy tam w kwietniu, no to woda jeszcze stała. A w tym roku przy takich opadach, tutaj ja normalnie mam zwykłe, normalne buty i w ogóle nie odczuwam żadnej wilgoci, a w dodatku widzę takie symptomy zarastania tego terenu. Po pierwsze wyrósł sobie tutaj dąb. Tam z boku jest dąb rodzic, a tutaj ten dąb ma gdzieś 4 lata, około 4 lata. Czyli on skorzystał z tej wilgoci odpowiedniej dla dębu, ale nie stanu zalewowego, tylko wysokiego poziomu wody, ale nie błota. Tutaj kiedyś nie było tarnin, to był teren otwarty. A teraz proszę sobie wyobrażać, że te tarniny, które gdzieś tam na okrajkach się znajdują, zaczęły schodzić w dół tej łąki. Łąki zalewowej, która była mokra. I proszę popatrzeć, że z tyłu za mną naokoło wszędzie widać postępujące małe tarniny. Od strony brzegu rzeki, czyli od strony brzegów Parsenty, zaczęły na tę łąkę wchodzić olsze. I tam już widać takie kępy olszy, gdzieniegdzie leszczyna, no i oczywiście czeremcha. Czyli, proszę Państwa, ponieważ Polska jest krajem strefy klimatu umiarkowanego, gdzie ostateczną sukcesją, czyli ostatecznym zbiorowiskiem roślin jest las, to ja śmiem twierdzić, że tutaj ostatecznie zamiast utrzymywania wilgoci będzie mniejsza wilgoć, woda będzie samoczynnie spływała do rzeki, a tutaj powstanie najpierw ols, a potem coraz bardziej te rośliny będą podwyższały wysokość i zabierały wodę i wreszcie będzie tutaj normalny, żyzny las. I tak się skończy zbiornik zalewowy, suchy zbiornik zalewowy w Osówku. Na podstawie tego stanu faktycznego, jaki tutaj zastaliśmy dzisiaj, w momencie, kiedy przez ostatni rok były intensywne opady, jak na Pomorze Zachodnie, wszystkie kanaliki glebowe, wszystkie warstwy wodonośne wypełniły się wodą i wszystko to ścieka do rzeki, to tutaj jest naprawdę bardzo sucho. Czyli ja twierdzę w tej chwili z całą stanowczością, że ten zbiornik nie spełnił swojego zadania, czyli nie odebrał nadmiaru wody. On owszem spowolnił tę wodę, utrudnił może wypływ tej wody, ale nie spowodował cofki, która ewentualnie by tutaj nadmiar wody zgromadziła. Nie ma tutaj żadnej wody. Z tyłu widać za mną już rzekę Parsentę oraz te trzy kanały wlotowe. Dwa po bokach mniejsze, średnicy mniej więcej 1,5 metra i w środku większą, średnicy załóżmy 2,5 metra. I to są właśnie te zwężki. Całość tej konstrukcji hydrotechnicznej nosi nazwę zwężki Venturiego.
No jakby poszukać, co to znaczy zwężka Venturiego, no to to jest takie urządzenie, które służy do badania szybkości wody w takim zamkniętym pomieszczeniu, takim zwężającym się systemie. No ale ponieważ ładnie to brzmi, zwężka Venturiego, więc nazwano całą tę budowę, która też ma właśnie takie wloty, do których kierowana jest woda. Przy samych wlotach widać w tej chwili takie zawirowania, ale to się nie ma nijak do tego, jak jest woda bardzo wysoka. Wtedy te wloty są takie, jakby wyjąć korek z wanny i widać wyraźnie takie kółko i takie turbulencje. No i nikt mi nie powie, że tam bardzo fajnie by sobie wchodziły na przykład łososie. Nie dość, że w ciemną dziurę, to jeszcze przy takich turbulencjach. Sądzę, że jest to budowa niepotrzebna na tej rzece, po prostu niepotrzebna. To są dosyć dobre tarliska ryb łososiowatych. W sumie taka przegroda mi absolutnie nie sprzyja. Natomiast widzę, że jedyną chyba radością, jeżeli by kosić te łąki, które były tam na tym terenie zalewowym rzekomo, gdyby je kosić, to byśmy mieli bardzo żyzne łąki ostrożeniowo-rdestowe, czyli takie najładniejsze z łąk, najbardziej bogate w rośliny. Ja pochodziłam trochę po tych łąkach, to widziałam, jak to jest piękne. Natomiast tutaj jest po prostu ładnie zrobione. Tu jest miejsce na ognisko, to może sobie przyjechać rodzina. Jesteśmy przy moście tuż przed Starym Dębnem i to jest takie miejsce, skąd się zaczynają spływy kajakowe rzeką Parsentą. Parsenta jest tutaj mniej więcej na 30 kilometrze, ale przed nami, czyli wzdłuż biegu rzeki, gdybyśmy przejechali w tej chwili 8 kilometrów, to będzie właśnie ta cała zabudowa hydrotechniczna w Ostrówku. Czyli my jesteśmy w tej chwili bliżej źródła, a proszę popatrzeć, jaka rzeka jest potężna. To jest naprawdę duża, wielka rzeka. Jak zaczęłam ją przyrównywać na przykład do naszej Unieści, no to oczywiście nasza Unieść, która też ma prawie 30 kilometrów, absolutnie nie ma takiej szerokości. A dlaczego? Bo tutaj są tereny zróżnicowane wysokościowo i każda górka, każda morenka, każdy jakiś kemek, każdy jakiś las, widać, że tutaj są lasy zasobne w wodę, gromadzi wodę i potem ją oddaje do rzeki, bo przecież na górce woda nie stoi. I ta woda z dużej powierzchni góry spływa, zasilając rzekę. I dlatego ta rzeka jest taka bogata w wodę. Odkąd ja pamiętam, czyli od jakichś 30 lat, ja tutaj przyjeżdżam w to właśnie miejsce, żeby oglądać na przedwiośniu i wiosną wylewiska tej rzeki, które są z tyłu za mną. Proszę popatrzeć, jest w tej chwili początek maja. Jest bardzo mokro, całą wiosnę właściwie mieliśmy przechlapaną. Jesień poprzedniego roku, lato było mokre, czyli tutaj powinniśmy tonąć w wodzie. Nie ma w tej chwili wody, ponieważ poprzednie dwa lata suche spowodowały tutaj tak duże braki, że w tej chwili nie za bardzo ulewne deszcze uzupełniają glebę w tę wodę, której jej brakuje. Czyli nadmiaru wody nie ma. Rzeka ma normalny poziom, taki jaki powinna mieć ta rzeka wiosną. Nie ma za dużego poziomu. I te rozlewiska naturalne, czyli te łęgi i olsy, jakie tutaj natura sobie wybudowała w dole tej rzeki, to są właśnie miejsca wylewania rzeki. Żeby rzeka nie niosła ze sobą za dużo wody, to tutaj jest wylewana no, na zasadzie właśnie takiego zbiornika retencyjnego. To są naturalne miejsca retencji wody i takie one powinny pozostać.
Tu człowiek się nie powinien do tego wtrącać, bo to zawsze będzie działało tak, jak chce przyroda. Nadmiar wody zostanie tu, a rzeka sobie popłynie dalej. Natomiast każda przegroda na rzece, każdy próg, każde zatrzymanie tej wody powoduje spiętrzenie i powoduje cofanie się jak gdyby tej wody, zatrzymanie jej naturalnego brzegu. No i potem to grozi wylewami jakimiś, podtopieniami, bo u nas trudno powiedzieć o wylewach. Także proszę się przekonać, patrząc z tyłu na to niewielkie wylewisko i na te dorodne olsze, jakie tutaj są naokoło, i na czeremchy, które lubią wilgoć, i na wszystkie rośliny wilgociolubne, takie łęgowe, że to jest naturalny zbiornik retencyjny, który w ciągu lata, jak się rozwiną liście, wykorzysta całą tę wilgoć. Do jesieni będzie można tutaj już prawie spokojnie chodzić, a na zimą i na przedwiośniu znowu te tereny będą zalane. Tego potrzebują rośliny, które takiego nierównego poziomu wody potrzebują rośliny, które tutaj rosną. Jest to naturalnie, nie gmerane przez człowieka, tylko naturalnie tak zrobione i tak powinno być. Na tym przykładzie tego właśnie miejsca, które jest niewykorzystane, bo nie ma za dużego poziomu wody i jest niewykorzystane, możemy powiedzieć, że zapora w Osówku, która wymaga w tej chwili konserwacji, bo tam widzieliśmy, że poprzerywane są te gabony z kamieniami, że była wymieniana powierzchnia siatki, bo tam przychodzą różni ludzie, to jest miejsce, teren rekreacyjny, ale wymaga pielęgnacji, czyli wymaga pieniędzy. I to jest zupełnie niepotrzebnie zrobione. I proszę naprawdę zauważyć, że jeżeli się nie bierze ekspertów, przyrodników, którzy powiedzą, czy ta rzeka powinna mieć przegrodę, czy trzeba wpompować tam te pieniądze, trzeba wykorzystać, a nie przeznaczyć na co innego, no to wtedy nie będzie realnych podstaw do tego, żeby budować takie budowle hydrotechniczne. Także ja jestem w dalszym ciągu przeciwna temu i uważam, że to, co pokazuje z tyłu, a nie wykorzystane w tym roku wiosną, bo tutaj za dużo wody nie ma, świadczy o tym, że jest to o wiele większa możliwość pochłonięcia wody niż ta łąka, która zaczyna się stopniowo zalesiać.